Witam ponownie w Ghost of Tsushima, Director Scott, wyspa Iki. No i proszę państwa, zostało nam tu jeszcze bardzo dużo na tej wyspie do odkrycia. Mamy przede wszystkim zadania poboczne, później myślę, że zajmiemy się tymi kapliczkami. Podobno tutaj kryją się jakieś fajne, unikatowe zbroje, ale to myślę, że może w tym odcinku już zajrzymy. Koniecznie łapkujcie, jeśli wam się seria podoba. Zobaczymy, ile jeszcze odcinków tutaj wyjdzie, natomiast wszystko na spokojnie, lecimy na 100%. Tuzina samurajów. Dzień dobry. Jaka jest sprawa? Duch nam pomoże. Ponoć zabił 1000 Mongołów z tym starym draniem Shimurą przewieszonym przez ramię. Tak? Te historie nie są do końca prawdą. Oczywiście, że są. Na pewno słyszałeś coś dobrego o duchu. Nie słyszałem tych historii. Przeżyłem je. Ale jaja. Dobre. Jeśli chcesz mu pomóc, duch Iki chętnie przyjmie twoje dary. Zostawiamy ofiary w jego obozie. Na północny wschód od niegdysiejszej wioski Kidafure. Jeśli niesiesz strawę, to sake lubi filtrowaną, a pros obmyte. Z pewnością. Ale jaja. Nikt nie uwierzy. Tamten też ostatnio, nie? Że byliśmy synem Kazumasy. Duch wyspy Iki. No fajne, fajne. Te poboczne są całkiem niezłe. Duch usłyszał nasze mowy. Usłyszeć to jedno. Niech na nie odpowie. Już nie mówię o tym mitycznym, nie? Ostatnio wydarzeniu. To już w ogóle są piękne rzeczy. No to cóż, lecimy tutaj. No patrzcie, Kage w tym nowym ekwipunku. Fantastico, nie? Szarża. I możemy najechać Mongołów. Kto się pode mnie podszywa? No. Jakiś duch Iki. Przebieraniec. Przebieraniec jak nic. Jestem ciekaw tych kapliczek, bo podobno tam właśnie coś sekretnego jest w nich. Oj, tam mały Mongołów. To pewnie obóz ducha. Wciąż ciepłe. Zaraz będziemy go. O, sake. Wszystko wypił. Proszę państwa. Plecik? Może coś obserwował? Zaczekam. Może tu wróci. Też nie, to jest luneta. Ale tamci już chcieli prowokację robić. Ktoś tam jest, przy obozie. Oj. Bandyci. To są ci z tego ostatniego plemienia, nie? Jesteś duchem. O! Duch Iki, patrzcie jaki spryciarz. Kradasz sake? Wspaniały, naprawdę wspaniały. Bohater. Bohater narodowy. I co? I łupy? Raczej złodziej niż samuraj. Nie widzą go. Uważaj na te beczki. Dywersja. A dokąd to uciekasz? Oj, panie duchu. Czas poznać ducha. Tak. Myślę, że koniecznie. Dogoń ducha. Dobra, chodź Kage. Nie będzie miał szansy na piechotę. I tak od razu cios kończący w plecy, nie? Dobra, duchu. Poszukajmy tropu. Proszę państwa, mądziołów, proszę się nie bić. Ślady. Ja tu badam. Niezdarne. Walczmy! Dobra, walczmy. Dwóch łebków przyszło na bitwę? Ten szybko pojedzie, szybko. Oj. Tak myślałem, że szybko. Już mam postawę. Oj, tylko dwóch. Przykro mi, przykro mi.
wróć do śladów, czyli tu. Ślady kopyt, ślady pazurów, nie? Jak zwykle. Skróć męki. Nie, nie. Przerwaliście mi śledztwo. Męczcie się teraz. Dobra, jest trop. Mamy trop, idziemy po śladach, spokojnie. To jest zadanie poboczne, pamiętajcie. W każdym zadaniu pobocznym jest tropienie. Albo odpowiecie przed duchem Iki. Dokładnie. Dość. Odpowiecie przed duchem złodziejem. Jak połowa wyspy. Ale my znaleźliśmy go pierwsi. Ten pentak jest nam winny fortunę. A mnie więcej. Masz dzień, chłopcze. Później połamiemy ci palce. Więc ty jesteś bohaterem, o którym wszyscy mówią. O nie, nie jestem duchem. Tylko dla niego pracuję. Walczyliśmy w obronie wyspy Iki, kiedy zaatakowali nas bandyci Martwego Lisa. Pojmali ducha. Dokąd go zabrano? Do obozu, na zachód stąd. Mam dzień, żeby ich spłacić. Nie, unikaj kłopotów. A ja go znajdę. Mam kilka pytań do ducha Iki. Tak jest, panie kapitanie. Mam kilka pytań. Co to za jeden? To jest pytanie. Ciekawe, jaki ma strój. Oj. Zmierzmy się! Mierz mi się. Dawajcie tutaj w pięciu. Łucznik, tak? Na start. Dobra. Przecięty. I teraz patrzcie to. Nie ma litości. Flashbacki z Yarikawy. Uratuj ducha Iki. A co, on się nie umiał ratować? Nogi! Dzień dobry! Duch się uwolnił! Duch się uwolnił! No dobrze. Ty? Panie Sakai! O nie! Serio, Kenji? Udajesz, że jesteś duchem. Ale jaja. To wyraz hołdu. Hołdu... Mogłem się domyślić, że to ty. Ale jaja. Wybacz mi, panie Sakai. Widząc wszędzie Mongołów, nie mogłem już wytrzymać. Usłyszałem o przemytniku z Iki, szykującym się do powrotu na Honsiu. Musiałem wracać. I nie pożegnałeś się. Zawsze masz tyle na głowie. Skoro tak chciałeś uciec... Ale mega, nie? Jak skończyłeś w ten sposób? Złapano mnie podczas próby wejścia na statek, gdy rozniosła się wieść, że utknąłem na Iki. Miejscowi postanowili mnie dopaść. Chcieli mnie obrabować. Okradłeś ich pierwszy? Trochę kantowania i cierpka sake jeszcze nigdy nikogo nie zabiły. Jesteś największym wrogiem Iki. Półwyspy chcecie zabić, reszcie jesteś winny pieniądze. Zgadza się? Tak jakby... To nie wyjaśnia tej szopki z duchem. Miejscowi mnie nienawidzą! Ale jako duch... Ale heca. ...innych, okradałem mentów i... Chciałeś dostać się na Honsiu. I wszyscy szczęśliwi! Lepiej pójdę. Sam sprzątaj ten bałagan. Ale duch by tak nie postąpił, prawda? Prawda? Nie ruszaj się. Ale super. Ręce mi stary zdradziały. Przyjaciel. Rozruszaj je. Odprowadzę cię do obozu. I tyle. Dobra, będziemy go bronić. Stary przyjaciel lubi wypić, ale jest spoko. Ruszaj się, Kenji. Chciałeś być duchem? Dobra, duchu Iki. Zostajesz sam. Czekaj! Nie zostawiaj mnie tu! Każdy na tej wyspie chce mnie dopaść! Co z twoim rekrutem? Spotkałeś Fugu! Nic mu nie jest? Niemal stracił głowę, próbując cię wykupić. To zwykły rybak.
Potrzebuje mnie. Pomóż mi go znaleźć, a będziesz miał mnie z głowy. Obiecuję. Oby był blisko. Mamy miejsce spotkań niedaleko stąd. Gdybyśmy się rozdzielili. No to prowadź. No ja go widziałem. Masz tylko o Tsushimę. Co sprowadza cię na Iki? Przybyłem tu kiedyś z ojcem. Lata temu. Nie sądziłem, że wrócę. Kiedy usłyszałem, że dzieje się tu coś złego, musiałem się zjawić. Szkoda, że o tym nie wiedziałem. Mówili, że Iki jest bezpieczne. Żadnych Mongołów. Dupa. Pełno Mongołów. Niebezpieczne. A to była ta bitwa, nie? To była fantastyczna bitwa. W fabule. Oj, świetna. I sporo tutaj twój przyjaciel, też twistów fabularnych. Jak przekonałeś go, by dołączył do zabawy w ducha? Plemię Orlicy zatopiło moją łódź. Niemal utonąłem, ale Fugu mnie ocalił. Chciałem się go pozbyć, ale się uparł. Nie potrafił ci się oprzeć. Mało kto potrafi, panie. Jak zaczarujesz flaszeczką, no to... Jest Fugu. I? Fugu! To ja! Wiedziałem, że uciekniesz, panie. Duch może znów walczyć. Skończ już z tym duchem, Fugu. Mów mi Kenji. To mój przyjaciel jest duchem. A, rozumiem. Ktoś zwany Żmiją ma wiadomość dla ducha. To do mnie! Masz na pieńku ze Żmiją z Zatoki Hakata? To przemytnik, o którym mówiłem. Jego statek jest gotów do drogi na Honsiu. Próbowałem wejść na pokład, ale mnie złapali. Teraz muszę mu zapłacić krocie, jeśli chcę zachować głowę i opuścić wyspę. Spotkajmy się z nim i wyjaśnijmy to. Chcesz mi pomóc? Duch Iki sam sobie pomoże. Chcę poznać przemytnika, który przez 20 lat uciekał samurajom. No, pięknie. Ależ się tutaj wątek zarysował nowy. Już nie mówię, jak ta piękna jest gra, więc to już widać, nie? Co z twoim koniem? Zmiko? Zostawiłem go u Żmii jako zabezpieczenie. Oby nic o nie było. Pan Shimura ściga Żmię od wielu lat. Masz szczęście, że za próbę wejścia na pokład nie odciął ci którejś dłoni. Chciał odciąć mi co innego. Przekonałem go, żeby miał dla mnie miejsce na statku. Musiałem tylko zostawić Miko i obiecać, że dostanie 10 razy tyle, co normalnie. No to jest dobrze, że ci nie odciął. Nie miałbyś na czym grać. Takich jak my. Takich melody. Jak my? No wiesz, twardzieli. Co cię tak bawi? Nic. No, cokolwiek zrobisz, nie przeginaj. Nie musi dojść do masakry. Jak nie? Jestem synem rzeźnika z Iki. A ty jesteś twardzielem, Kenji. Może jak mi się coś stanie, to pomożesz, co? Poczekaj tu, Fugu. Dobrze, znaczy, panie Kenji. Panie Kenji. O, nie są wrogo nastawieni. Ale i tak się skradam. To ja, Kenji! Duch Iki! Chcemy pomówić ze Żmiją! Spokojnie, Kenji. I nie gadaj tyle. Kto? Ja? Chcę. Gdzie zapłata? Nie dało się go zabić. Pewnie jesteś Żmiją z Zatoki Hakata. Co to za osiłek, Kenji? Przyjaciel! Jin Sakai! Sakai? Coś ty powiedział? Miałem kiedyś zatarg z twoim ojcem. Do dziś nie wróciło mi czucie w małym palcu. Nie płakałem po nim. Wrogowie mojego ojca to nie moi wrogowie. Dobrze. Stare urazy nie sprzyjają interesom. Jak ten pętak zwerbował samuraja? Kenji próbował zakraść się na twój statek. Żałuję tego. Cały ja, głupi i niegrzeczny Kenji. Teraz oj, jest tak. Ci winny pieniądze. Dużo pieniędzy. Jeśli chcesz negocjować, marnujesz mój czas. Ja mam dużo pieniędzy. Jeśli się uprzesz... Minie cały rok, nim Kenji cię spłaci. To jego problem. I twój. Potrzebujesz pieniędzy dziś, na podróż i żeby przetrwać inwazję. Zmniejsz dług Kenji'ego, a jakoś się dogadamy. Lub czekaj. I licz na to, że przeżyje i będzie mógł cię spłacić. Hej,
Hej! Masz mądrego kompana, Kenji. Chyba jakoś się dogadamy, panie Sakai. Ci dranie z plemienia Orlicy ukradli moje mapy. Są tam szlaki przemytnicze od Chin do Zatoki Hakata. Bez nich nie dotrzesz na Honshu. Zgadza się. Jeśli Mongołowie złamią mój szyfr, poznają każdy słaby punkt floty szoguna. Nie brzmi to dobrze. Odzyskamy te mapy. Jeśli zabierzesz Kędziego na Honshu. No to umowa stoi. Stoi. Pilnuj Kędziego. Kłopoty lepią się do niego jak gówno do ryżu. Psy, kurde, serio? Takiego określenia jeszcze nie słyszałem. Ale dobrze. Serio, on się nie przeniesie? Nie, no dobra, spoko. Kenji ma tam zostać. Żmija nam ufa. Musimy zrobić swoje. Chyba coś naciągnąłem, kiedy związali mnie bandyci. Może odpocznę, a Fugu pomoże ci okraść Mongołów. To zwykły rybak, Kenji. Ocalił ci życie. Wiem. Jeśli chcesz działać jak duch, nie wykorzystuj ludzi. Zacznij myśleć, jak im pomóc. Wtedy ze żmiją. Nie wiedziałem, że masz takie gadane. Całe życie pomagałem panu Shimurze rozstrzygać spory między samurajskimi rodami. Ale nudy. Czasami fajne. Słowa zdolnego mówcy. Więcej strażników niż myślałem. Może zostanę na straży. Jeśli coś się stanie, dam znak. Gwizd ptaka i nie, krzyk małpy. Cicho, cicho. Potrząśnij buteleczką po prostu. Miejsce poszukiwań. Kurde, jakie zadanko świetne. I też mieliśmy cutsceny, nie? Jestem w szoku. Jestem w szoku, że tutaj to dopracowali. Bo w podstawce pamiętacie, te zadanka poboczne. Kto będzie walczył? Dobra. One były takie. No, z rozmowami po prostu, nie? Na daleko. Easy game. Tutaj pamiętajcie, już teraz nie trzymamy, tylko klikamy jak nadlatuje jakiś mądział. Atamana muszę tutaj rozbić. Ale ładnie. Okej. No to co, panowie? Boimy się? Jeszcze nie, tak? A ty? O kurde, nie masz ręki. A ty dwóch? A ty dwóch. Troszkę mnie rozbił. Nie ma tu jakiegoś szamana? Chyba jest, co? Chyba jest, bo wściekle walczą. Muszę sprawdzić. Ale mocarz. Ja pierdyka. Dobra, wiecie co? Trzeba użyć kunai. Albo klejaka. Ledwo przeżyłem. Ledwo przeżyłem, proszę państwa. Kto tu jeszcze? Gdzie macie te mapy? Mapy skarbów. Mapy, myślę, że tu są i mapy żmi. Czas ruszać. A tu też fajnie, patrzcie, jak można skikać. Iu. Tu do góry. Czy czegoś tu nie ma? Iziup. Ależ tu można było się poukrywać. Dobra, Kenji, gdzie jesteś? Towarzyszu, dobra. Lecimy na
wierzchowcu. Żeby go nie pojmali czasem. Nie. Cały i zdrowy. I jak? Teraz rozumiem. Chodźmy. No zdrowy to może nie, ale cały jest. Będę tęsknił za tym draniem. Wracamy z mapką. Samą porę. Dobra robota. Wszystko jest. Dajcie mi kilka minut na sprawdzenie map. I wyruszamy. A co z ludźmi, których posłaliśmy przodem? Są na pokładzie, ale mamy już limit. Musieliśmy wyrzucić zbędny ładunek. Mamy wolne tylko jedno miejsce. Gotów do drogi, Kenji? Kiedy ruszamy? Niebawem. Nie czekamy na nikogo. Interesy z tobą to przyjemność, panie Sakai. Wzajemnie. Na pewno nie chcesz iść. Ukryjemy cię w beczce po sakę. Będzie ciasno, ale odrobina oleju i twoje wąskie biodra. Dzięki. Jeszcze tu nie skończyłem. Cóż, to chyba pożegnanie. Schudź dla mnie najlepszą sakę. Po wszystkim musimy to uczcić. Byłoby miło. To co? Druga część. Fugu! Zapomniałeś o czymś, panie? Ta, o zdrowym rozsądku. Zajmij moje miejsce. Zasłużyłeś. Ale panie... Ruszaj, nim zmienię zdanie. O kurde. Nie sądziłem, że cię na to stać. Poradzę sobie, ale Fugu miał marne szanse. Tak będzie lepiej. Poza tym, chyba nie sądziłeś, że tak łatwo się mnie pozbędziesz. A już się cieszyłem. Napijmy się za to. Za ducha Iki. Byśmy o nim zapomnieli. Ale jaja. Patrzcie, został. To co, może jeszcze będzie jakieś zadanko dodatkowe? Kto wie? Kto wie? Zobaczymy. Doskonałego lądowania. Po samurajach wiedziałeś, czego się spodziewać. Masz jeszcze zadanko? Miało być pożegnanie. A ty tu zostajesz, popie. Chyba nie. Chyba nie. No to teraz tak, mamy jeszcze tutaj jedno. Ale możemy sobie sprawdzić. W sumie tu mamy te kapliczki, nie? Możemy sobie sprawdzić te kapliczki. Chociaż z drugiej strony to bym zostawił na takie poboczne rzeczy. No to tutaj, na przykład wspomnienie więzi. O, wspomnienie więzi. I zobaczymy, jakie będą tutaj. O, tu jest tak ładnie. Ależ tu jest ładnie. Ten no tu jest mega, nie? Ojciec zginął niedaleko stąd. Tak, to jest... To jest ten kanion. Oszukiwałeś. Nie wiem jak, ale jestem tego pewien. Jesteś mi winny 20 monów. Teraz wracamy do obozu. Pan Adachi. Uczono mnie, że dług wobec oszustów jest nieważny. Mnie uczono, że to żaden wstyd uznać zwycięstwo kogoś lepszego. Następnym razem sprawdzę twoje strzały. Ja wezmę strzały, ty przynieś pieniądze. Ostatnia bitwa! Kazumasa. Ostatnia walka! Później. Kurde. Przygotujemy się do opuszczenia tej cuchnącej wyspy. Wybacz, nie udało się. Chcę pomówić z moim ojcem. Oczywiście. Włodarze pana Shimury pobiorą podatki i zajmą się polami. Ojcze, pozwól. Dobrze. Chodź ze mną. Ach, ta zbroja. Po kampanii... Nie chcesz tu zostać? Sprawować władzę nad wyspą Iki? To nie dla mnie. Domem są mi Omi i pola bitew. A ty? Zostałbyś, żeby tu rządzić? Tak myślałem. Ale po tym, co przeszliśmy, dopiero walcząc, czuję, że żyję. Jesteś Sakajem. Co masz na myśli? Niech Shimurowie zajmą się prowadzeniem zapisków i narad.
My jesteśmy jak błyskawica. Lawina niszcząca górę. To właśnie klan Sakajów. Rozumiem, ojcze. Ja niegdyś miałem cię za słabego, bez charakteru. Czas spędzony razem pozwolił mi... Panie Sakaj! Proszę o wybaczenie. Zwiadowcy mają pilne wieści. Dobrze. Idę. Muszę iść. Przygotuj się. Słuchaj się mnie. Wszystko będzie dobrze. Kurde. A to ostatnie takie chwile? Chyba tak. Co chciałeś powiedzieć, ojcze? Nasz czas spędzony razem. Mogę zgadywać. Ale się nie dowiem. No tu przed śmiercią, nie? Wspomnienie więzi. Niezłe, niezłe. Naprawdę fajne. I też to jest takie dodatkowe. Jeśli chodzi o aktywność poboczną w tym dodatku. Czy mamy jeszcze jakieś wspomnienie? Tu mamy. O, ja już sobie wszystko odkryłem, więc mamy takie szybkie podróże. Możemy sobie od razu odpalić. Będziemy tak tematycznie działać. Oddziały ojca rozbiły tu pierwszy obóz na wyspie. Panie, twój ojciec jest gotów przemówić do ludzi. Cała historia. Bardzo fajnie też ten wątek właśnie z ojcem tutaj jest wpleciony, bo mało wiedzieliśmy o nim, nie? W podstawce. No przecież całą zbroję, cały klan. Oj. Chodź. Ojciec chce, byś dołączył do innych. Oj, tutaj dostajemy tą pierwszą zbrojkę. Uważają się za panów Iki. Władców morza. Nie czuję tu żadnych władców. Wiecie, co czuję? Szczury. Chciwe, podłe i plugawe szczury. Znaleźliśmy ich legowisko. Ale jest dowódca, nie? Kurde, jest dowódca. Potrafi przemówić. Wybacz, ojcze. Każdy wasz wojownik musi przynieść 5 głów, a po 50... Każdy z was. Przynieście mniej, to wracacie w puław. Szykujcie się. Ruszamy ku górze, Takenotsuji. Ojcze. Zamierzasz walczyć w tej zbroi? Przyjrzę się w świetle. Fajna, pierwszy level. To. Tu jest luźno. Jeden dobry cios, więcej nie trzeba. Wybacz mi. Wojownik uczy się na błędach lub od nich ginie. Lecz ty dziś nie umrzesz. Pamiętaj moje nauki. I stale bądź przy mnie. Żałujesz, że tu jestem. Ale jesteś. Bądź czujny. Wyostrz zmysły. Napełnij ojca dumą. Byłeś ze mnie dumny, ojcze? Ale Jin się zmienił, nie? Nie poszedł w ślady ojca. Jest bardziej duchem. Czasami niehonorowym, ale... Coś wciąż tak, nie ogólnie rzecz spokoju. Biorąc, lepszym. Ostatni nie? dzień kampanii ojca na Iki. Muszę wrócić na plażę, skąd wyruszyliśmy. O! Co to jest za pogłoska?
Nie, no to już robiliśmy, to już robiliśmy. Gdyby ktoś właśnie nie odkrył, no to to wszystko się tutaj zazębia samo. I wydaje mi się, że mamy wszystko. Tak. Wszystkie już mamy tutaj wspomnienia, więc bardzo fajnie. Tutaj co jest? Chorągiew, tak? Chorągiew. No i cóż, także w tym odcinku myślę, że na tyle. Tematycznie idealnie sobie zakończyliśmy te wspomnienia. Widzimy się tutaj w tym ostatnim zadaniu i wtedy zrobimy sobie te kapliczki też na jednym, żebyście mieli ładnie w jednym odcinku wszystko razem. Także no piękna sprawa, fajnie wszystko połączone. Całą historię widzieliśmy młodego Gina i ojca Kazumasy. Dzięki za oglądanie, łapka koniecznie, jeśli wam się seria podoba. Jak widzicie, tutaj jeszcze jest sporo do roboty. No ale fajnie sobie jeszcze pozwiedzać tą piękną wyspę. Subskrybujcie i kto dotrwał do tego momentu, niech napisze sake. Do następnego. Hej, hej, hej.